Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy. Moi drodzy, tak jak w tytule, chciałem pokazać bardzo ciekawą zagrywkę. Hosman wysłał mi fragment czy replay, dosyć krótki, bardzo ciekawego buildu na orki, więc jakby generalnie orki. Będziemy patrzyli tutaj głównie, walczymy przeciwko nieumarłym. Nieumary będzie grał na Dreadlorda i na Ghoule, więc jakby w zasadzie tutaj nic wyjątkowego, jeżeli chodzi o nieumarłych. A chciałem wam pokazać bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie, jakie można stosować na singlowym graniu orkami. Przede wszystkim dziękuję za replaya. Ja się dawno nie odkopywałem przez maila, ja dopiero niedawno wszedłem na niego, bo przerażała mnie tam ilość ich wiadomości. Dopiero dzisiaj się odkopuję, więc niektóre pewnie stare replaye wynajduję, które już mi wysyłaliście teraz. Ale mówię, no problem z Azeroth-Warsami taki, że często ich się nie da w ogóle przejrzeć przedtem. No to jest w ogóle problem z Warcraftem, że ja nie mogę ich przejrzeć nawet wcześniej, więc muszę się troszeczkę mordować. Dobra, co do samej mapy? Oczywiście tu widzimy scouting do przodu. To jest klasycznie, tak, nic wyjątkowego. Ołtarz burz, legowisko orków. Jeden, co się rzuca w oczy, to brak koszarów, nie? I tutaj pokażę wam słabości i plusy tego buildu. Pierwszą słabością, która przychodzi mi do głowy, to jest fakt, że scouting, szybki, dobry scouting, można sobie położyć, ale jeśli wróg bardzo się na tym scoutingu nie skupi, a my mu damy bardzo, trochę go tak oszukamy z tym scoutingiem, a jak to zaraz wam pokażę, to może wyjść on bardzo dobrze. Tutaj widzicie, peon idzie do góry, będzie klasycznie scoutował i gramy na wróżbite, czyli bo oczywiście chodzi o duchy, dzikie duchy, czy o wilczki, samony. No i widzicie już drewno, drugie legowisko orków powstaje, w ogóle nie widzimy budowanego warowni. Warownia jest kompletnie olewana, jeżeli chodzi o rozbudowę. A to dlaczego, to zaraz zobaczycie. Przyjrzyjmy się jeszcze nieumarłemu. Nieumarły, tak jak mówiłem, idzie w upiornego władcy, zaraz będzie szedł w gule, więc on będzie raczej masował sobie gule na spokojnie. Tutaj peonik jeszcze biega, czyli nic wyjątkowego. Wrócę do wątku, póki jeszcze czekamy sobie, aż się to rozwinie. Nie chcę bardzo przewijać, jak widzicie, replay nie będzie długi. Więc mówię, przeglądanie tych replayów dla mnie jest bardzo trudne, bo ja muszę wejść na każde Azeroth Warsy, a ich też nie mogę przeglądać na dużym przyspieszeniu, bo ja wtedy na przykład umykają mi duże bitwy, więc wiecie, przyjrzenie dla mnie takiego jednego replaya Azeroth Warsów, to jest takie zwykle, wiecie, pół godziny do 400 minut, żeby stwierdzić, czy to jest fajne, czy nie fajne, jakoś tam w miarę do kastowania. Więc no, mam z tym spory problem, niewątpliwie. A nasyłacie tego sporo, więc też tak z drugiej strony nie chcę tego olewać, czy po prostu przeklikiwać tych maili i tyle, więc wolę to robić. I teraz, to jest bardzo ważny manewr. Wysyłamy tutaj eterycznego wilka w tą stronę, żeby przeciwnik miał pewność, że my jesteśmy tutaj blisko. Eteryczny wilk utwierdza go w przekonaniu, że nie możemy być za daleko, skoro stąd idzie nasz wilk. Bardzo dobra metoda do oszukania naszego wroga, że aha, okej, wroga mamy w prawym rogu, prawym dolnym rogu. Dobra, nie musimy nawet bardzo skautować, możemy robić swoje, zaraz zobaczycie. Wiedzie tutaj oczywiście eteryczny wilk, no a tutaj sobie z jednym eterycznym wilkiem sobie creepuje, małe creep campy, czyli najprostsze creep campy. Wierzy eteryczny wilk, okej, i teraz czerwony gracz ma informację. Dobra, przyjechał mi stąd, czyli pewnie jest tutaj, skoro ma wilka, zaraz ten wilk i tak może przecież zniknąć. Dobra, okej, wiemy, gdzie jest wróg, możemy robić swoje. Tymczasem jeszcze domknie tutaj peonem, żeby tym bardziej utwierdzić w przekonaniu wroga, że on rzeczywiście go zeskautował klasycznie. Tutaj oczywiście mamy klasyczne creepowanie przy użyciu jednego tylko wróżbity. Rzućmy jeszcze okiem do bazy. Warmill. Powstaje Warmill i warownia. Błyskawicznie szybka warownia. Tek drugi to będzie kluczem do tego builda. Oczywiście, dlaczego, to zobaczycie później. Inna sprawa, że czerwony też jest taki dosyć powolnym graczem. Ma sporo tych guli przy drewnie, a jeszcze nie widzę, żeby creepował. Już bym mógł chyba 3 gule zabrać, 2, żeby tylko drewnowały i chyba z Deadlordem można te małe, chociaż creep campy, na przykład ten mógłby już spokojnie czyścić. Chyba że czeka jeszcze na coś wyjątkowo, chociaż nie wiem, no właśnie kanibalizm mógłby troszeczkę wcześniej, który mógłby spokojnie sobie czyścić. No tutaj widzimy, że sam wróżbita w zasadzie z dwoma tymi wilczkami jest w stanie w zupełności na luzie czyścić te malutkie creep campy. 4 takie creep campy jest oczywiście poziom, więc 3 chyba nawet. Peon wraca po pełnym kółeczku, no i widzimy, że wybiega tutaj już ze sporą armią Dreadlord, czyści sobie, no, olewa ten kamp, idzie od razu prosto w kopalnię, czyli taki bardzo makro nastawiony, jeżeli chodzi o nieumarłego. I tutaj mamy już pierwszy poziom ulepszenia do broni dystansowej. To może być pewne sugestywne dla was, no ale oczywiście nie uprzedzajmy faktów. Wróżbita cały czas sobie dziarsko biega po świecie, teraz skieruje się do tego creep campu. Więc tutaj akurat nic wyjątkowego, jeśli chodzi o rozgrywkę. Zobaczmy, jak wygląda micro tutaj tego gracza. Leczy się wszystko. Czym się leczy? Aha, Vampiric Oral. Czyli tutaj ładnie wymajkrował. Jak tutaj wygląda sytuacja? Czy wytraci jakiś, czy uda mu się wymajkrować? Raz, dwa. Dwa pękły. Trzy. No, dobra. Czyli to nie mógł być jakoś taki super dobry gracz. Ten czerwony, ale tutaj oczywiście nie o to chodzi. Tu widzimy kolejny creepkem, który jest czyszczony. I warownia. Za moment będzie. Jest pierwszy poziom ulepszenia w stalowej broni dystansowej.
No i Kagar zdobywa drugi poziom. Przypuszczam, że chodziło tutaj o, nie wiem, czy o widzenie Farsirem, nie jestem pewien, czy są wziona na drugim poziomie, albo Piorun, nie wiem, bo Wilków nie mógł wziąć, mógł dopiero na trzecim poziomie, teraz przybiega sobie stąd, to tym bardziej jest całkiem myląca informacja, dobra, on gdzieś tam klipuje, wysłał jednego wilka na nas, cały czas, żeby wróg mniej więcej wiedział, co my robimy. No to my w tym czasie oczywiście wyślemy sobie akolitę, żeby założył nam kopalnię, mamy już czyste, ulepszymy sobie salę umarłych, spoko, skoro on klipuje, znaczy, że nie szykuje jakiejś agresji, cały czas oszukujemy naszego wroga i teraz jest klucz. Dwie bestiarnie, moi drodzy. Jest piąta minuta, nie przyspieszałem bardzo czasu, więc no, pi razy oko piąta minuta, jesteśmy z warownią. Na jednej kopalni złota max peonów, sześciu w drewnie chłopów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu na drewnie. Drewno jest istotne dla tego builda, bo jak widzicie warownia plus dwie bestiarnie, to jest sporo drewna, więc tutaj bardzo istotne było zwiększenie tej produkcji drewna i od razu torowa broń dystansowa, czyli plus dwa do dystansówki. No i na tym będzie się opierał ten build. Jak widzicie, nieumarły jest w piątej minucie, jest głęboko w lesie. Znaczy głęboko w lesie. No kończy salę umarłych. Jedynie czego u niego nie widzę, to sklepu z artefaktami. Okej, cmentarz bardzo późny. Czy chyba dlatego, że on się skupił na kopalni, tak? Więc dobra, to mogę zrozumieć w tym stopniu. Ale bardzo pasywny, jeżeli chodzi o creepowanie. Ma jedyne, co ma buty szybkości, to mu wypadły z tego creep campu. A że tego nie creepował... Dziwne, bardzo dziwne. W kontekście tego gracza. To by mógł skripować, myślę. Nie sprawiłoby mu to, sądzę, jakichś strasznych problemów. No i za moment zobaczycie, na czym będzie polegać cała siła tego builda. I przez chwilkę myślałem, Wiwer, tak dokładnie, jeźdźcy wiatrów. Przez chwilkę myślałem, że przecież kurde, nie umarłego skontrolować wiwernami, przecież to jest najgorsze, co można zrobić. Ma gargulce, ma budynki, które strzelają w powietrze, ma pająki, które mogą ściągnąć na ziemię. No tak. No tak. I wydaje mi się, że nie mogłem tego nie uchwycić, ale wydaje mi się, że Farsirem skautował, że on ma gra na gule i gra na Dreadlorda, więc będzie jechał ten. Zastanawiam się, by to się sprawdziło w walce z właśnie z biesami, czy biesy... Chociaż mało kto robi siatki tak szybko, nie? Więc te biesy też niewiele by mogły zrobić bez tych siatek, a zanim by te siatki się zdążyły zrobić, no to zobaczycie, jak się to zakończy. Już jest po jeden. Zobaczcie, 38-54. Oni naprawdę biją grubo. Już na upgrade'zie drugim. To nie jest słaba jednostka. Oni naprawdę łupią bardzo, bardzo dobrze. Dwie werny już stoją. Jak widzicie, cały czas było gromadzone wojsko. Hajsy. Nie były budowane praktycznie żadne budynki, żadne ulepszenia, żaden tek, poza tylko warownią i dwoma bestiarniami. To było jeden, co trzeba było zbudować. I oczywiście dobudowane teraz są tylko legowiska, ale to już jest, powiedzmy sobie szczerze, formalność. Dosyłani są akolici do kopalni złota, więc no nie umarły, zaczyna rozkręcać swój pociąg miłości, świątynia potępionych, grobowy z relikwiami. Już jest. Rzućmy okiem, czy ma pokupowane coś z tego. Nie, jeszcze nic nie dokupił. Ale jak widzicie, miłości już troszeczkę ma. 0-0 w upgrade'ach cały czas. No, dwie wywerny kolejne dochodzą. Jedyna taka poprawka ma do tego builda. Ja bym zrobił tak, że raczej bym zbudował to bestiarnie tutaj. Albo gdzieś tu. Na przykład spróbował. Znaczy, rozumiecie, o co mi chodzi? Ukryć je gdzieś. Taka byłaby moja sugestia do tego builda. Jedyna w zasadzie. Żeby spróbować je gdzieś ukryć. Możliwie ukryć przed wrogami, żeby, no oczywiście nie zdradzić się. No i jak widzicie, wlot jest. No, wróg reaguje, idzie tam. Idzie. Czy nie wiem, dlaczego on idzie, nie wiem, co on bardzo chce uzyskać. Wie, że ma same gugle, nie ma nic na powietrze i teraz tak. Jaka jest jego odpowiedź? Błyskawiczne gargulce, ulepszenie tutaj. Zobaczmy, jakiego wygląda stan finansów w tym momencie. No, gównianie, czyli nawet nie może Ziggurata żadnego ulepszyć. Nawet co zrobi mu Ziggurat przeciwko tylu wywernom? I teraz tak, ten miał akurat pioruny, jak widzieliście już na drugim poziomie. W tym momencie on się musi wycofać, bo jak nie, to Zamon straci swojego Dreadlorda. Werner robił taki DPS, że po prostu nie ma szansy. Ubija mu jedno, no i baza leży. I to w zasadzie jest koniec gry. Bo wróg został skontrowany. Nie rozumiem, dlaczego on pobiegł tam tymi gugulami zamiast zostać nimi w bazie. Znaczy, niewiele to oczywiście pomogło. Chyba chciał bić wróżbite. No, robi tą czarną cytadelę, która jest w środku roboty. Wiele mu to nie pomoże. Anuluje ją, żeby mogła strzelać salę umarłych, ale to jest 11-12 obrażeń, to są grosze. Nawet przy całkiem dobrym attack speedzie to niewiele może zrobić. No, wlatuje jeden gargulec. Oczywiście, one biją naprawdę groźnie w powietrze, 61-70, ale co zrobi jeden gargulec w momencie w takiej sytuacji, kiedy masz w sześciu przeciwko sobie? I teraz tylko wystarczy się dobrze upozycjonować nad lasem i jest po wrogu. Ma jedną kryptę, czyli nie może się przerzucić w żaden sposób na tek biesów, nie może robić żadnych siatek. Zresztą jeden bies, no, za wolno by robił to wszystko, więc tutaj w ogóle, no, nie ulega wątpliwości, że wróg jest w tym momencie pokonany. Praktycznie leży. Zobaczcie, 8 wiwern i to będzie po wszystkim. Będziemy jeszcze widzieli troszeczkę próby. No i próbuję wbiec, ale zobaczcie, co się dzieje z nim. Jeden Carrion Sword. To jedyne, co był w stanie rzucić. Okej, pada kolejny gargulec. No niewątpliwie, zadają trochę obrażeń. A on tylko po prostu, zobaczcie, systematycznie wilki już są na drugim poziomie, bo już nie. Tak, już są na drugim poziomie wilki. I systematycznie wybija mu guchule. Odcina mu całą ekonomię. Wilka jednego wysyła. O tak, o.
ten dobudowuje jeszcze tutaj swoich tych, no wie, że będą mu potrzebni do naprawy, ale to był moim zdaniem trochę zły błąd, bo powinien teraz ulepszyć te ziguraty. Tu błąd jeszcze ze strony czerwonego. On mógł to lepiej rozegrać, mógł się lepiej bronić, ale nie sądzę, żeby mógł nadal się obronić przed tym. Jak widzicie, robi tutaj niewątpliwie tych akolitów, jeszcze ich nie wysyła do obrony. Ale tutaj oczywiście mały błędzik, jeżeli chodzi o obsługę. Cały czas oczywiście stąd spamujemy żołnierzami. No jest na granicy populacji, nie chce przekroczyć chyba, albo nie chce mu się zbudować już, albo już wie, że ma wystarczająco dużo, tak? Więc to w zupełności mu starcza. No cały czas bije, tylko zobaczcie, ile tego jest bicia. No, z grosze. Dosyła tutaj, jak widzicie, akolitów do naprawy. Oni naprawdę sprawnie to reperują. No oczywiście nie tak sprawnie, jak ci łoją te obrażenia tutaj. Ale no, no, nawet im to idzie, nawet im to idzie. No tylko, że teraz raz, dwa, trzy, on nie ma nawet czym tego bronić bardzo. No Dreadlord zaraz stanie, ale to jest bohater, który nic nie może zrobić. Gdyby to jeszcze był Death Knight, który faktycznie ma te... No jedna padła, jak widzicie, pewna. Gdyby to był faktycznie Death Knight, który ma tego Death Coila, czy cokolwiek, nie? Ale no to jest Dreadlord, więc to jest w zasadzie tak bolesna kontra Dreadlorda, że no... Jeżeli wyskautujecie szybko wroga i wiecie, że on ma tego Dreadlorda, no tutaj był scouting błyskawiczny, który zwykle pod Dreadlorda gra się na właśnie Ghoule. W zasadzie no, możecie tak niesamowicie pokarać nieumarłego, no chyba, że naprawdę zagra wyjątkowo dobrze i będzie was fajnie skautował. No ale zobaczcie, no to już bohater jest na piątym poziomie, on cały czas sobie zbierał poziomy spokojnie. No z tą Vampiryka Auro już nie może wiele zrobić, tak? Próbuje bić, no i zobaczcie, upada w tym momencie Czytadela. I to będzie koniec replaya, moi drodzy. Patrzcie, Hosman zwycięża. Bardzo prosty, bardzo szybki build. Polecam go gorąco, jeżeli gracie sobie w 1 na 1 na multi. Może wam naprawdę troszeczkę pomóc, albo nawet może wam pomóc chociaż znajomość tego buildu, więc pamiętajcie, zawsze bardzo mocno skautujcie. To był klasyczny Warcraft. Troszeczkę prosiliście, żeby było też klasycznych meczy, a zobaczyłem fajny replay, ciekawy, więc myślę, że warte omówienia. No i co? Dzisiaj tak krócej troszeczkę. Myślę, że jutro wrócimy do jakichś customów. Zobaczymy, co jeszcze jutro podejdzie. No i co? Ja byłem Ignacy, wy byliście wy, a to był Warcraft 3. Frozen Throne. Klasyczny mecz, replay. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.